I moim zdaniem wiele tych błędów, które się zdarzają w Ekstraklasie, wynikają właśnie z tego, że system jest zły. Mamy w Polsce 10 tysięcy sędziów, a w Ekstraklasie, choć przyznaję obiektywnie, że rzeczywiście ta grupa sędziów Ekstraklasy jest powiększana, ale niestety nadal bardzo powoli i bardzo nieznacznie. Jeśli mamy 10 tysięcy sędziów w Polsce, to jest jedna z największych liczb w Europie, no to dlaczego mamy nadal tak wąską grupę sędziów szczebla centralnego? Ja za wzór dla Polski stawiałbym tutaj Włochy, gdzie jest duża grupa sędziów, tak? I oni są wyznaczani na mecze elastycznie, na serię A, na serię B. W serię A sędziuje w ciągu sezonu czasami około 40 sędziów głównych. A dlaczego tak w Polsce by nie mogło być?